Witajcie moi drodzy, z tej strony Oznaczony. Witam się z wami bardzo serdecznie. A kogo widzicie na ekranie? Moje alter ego ze świata gry Warframe. Cóż, w ramach kilku słów wyjaśnień. Chcąc ponagrywać jeszcze dalej Neverwinter, które miało u was bardzo duże zainteresowanie, co widziałem po ilości chociażby wyświetleń, w pewnym momencie po prostu któregoś tam dnia wchodzę sobie do Neverwinter, patrzę, a tu pisze mi, że mojego konta nie ma. Cóż, walczyłem z Krypticiem o to 2 dni, próbowałem wszelkich dostępnych opcji, po prostu moje konto zniknęło. Nie mam pojęcia dlaczego, skąd, co się stało, ale nie można go odzyskać ani nic z tych rzeczy. A że nie mam ochoty levelować postaci, mimo tego, że tamten świat naprawdę jest moim ukochanym, nie mam chęci levelować postaci do 70 poziomu od nowa, wbijać wszystkich łask, ulepszeń, kompletować ekwipunku, dlatego cóż, znalazłem sobie inną grę, Warframe, poleconą mi skądinąd przez Inu. Inu, dziękujemy bardzo. I cóż, tak, myślę, że w tą gierkę sobie teraz będziemy trochę pocinać. Gdyż albowiem jest to gra od samego pierwszego momentu bardzo taka ciekawa, momentalnie mnie wciągnęła. Już sam opening, który zresztą możecie zobaczyć w internecie, bo naprawdę jest bardzo, bardzo fajny. I cóż, takie pierwsze skojarzenie. Ty ziomek, to jest mój główny arcywróg. To jest to, co mamy na nodze. Ten twórczybek nam to przyczepił. Cóż, generalnie historia jest taka, że jesteśmy jednym z Tino. Nie do końca wiem, o co chodzi z tym Tino, bo tak naprawdę historii dość bardzo ogólnie i oszczędnie nam dali na początku. Ale jesteśmy jednym z Tino, czyli takich powiedzmy no kosmicznych ninja, coś w tym stylu, którzy leżeli uśpieni od bardzo dawna, bo był względny pokój w galaktyce, nie byli potrzebni i tak dalej. No i nagle ten zły skurczybek, którego mieliście okazję przed chwilą zobaczyć, który nazywa się War, postanowił sobie ukraść technologię Tino, gdyż albowiem uznaję ją za lepszą od swojej, zresztą jest oczywistą prawdą. No i cóż, i dlatego powiedzmy taka opiekunka, operatorka tych Tino budzi nas, ażebyśmy jakoś starali się temu zapobiec, a następnie, kiedy już mu się udaje przejąć miejsce spoczynku Tino, to żeby jakoś za to zemścił, powstrzymał go przed rozprzestrzenianiem się dalej w galaktyce i tak dalej. A to są jego ziomki, które jak widać bardzo lubią odlatywać. Ale odlot stoi! Dosłownie, gdzie ty jesteś? Tu jesteś. Pułkownica. Fajne efekty broni, nie powiem, zaraz wam pokażę jak się tutaj fajnie robi z mieczykiem. Tylko jakieś fajne miejscówkę znajdę, żeby tego mieczyka użyć. Ja tu byłem. Nie w tą stronę. Tak. Oczywiście mamy tutaj jak najbardziej broń palną i wszystko, ale ja jako, że wierny swojej miłości do ninja zostałem przy mieczu i łuku. Bo jak widać łuk tutaj jak najbardziej daje radę. Szczególnie, że potem są jeszcze lepsze inne. Więc na razie zostaniemy przy łuku, a co będzie potem to się zobaczy. Szczególnie, że jestem... Auć. Zabolało. Szczególnie, że jestem wielkim fanem orzeszki. Tak. Cześć, śmieci. Tego się nie spodziewałeś, co?
oczywiście jakby pierwsze skojarzenie z tą grą, bo po paru minutach grania Mass Effect. Totalnie Mass Effect. Wszystko w klimacie oczywiście science fiction, który naprawdę jest moim jednym z ulubionych zaraz po fantazy. Mamy własny statek, który do nas gada. Operatorze, zwraca się do nas miło. Dlaczego z tyłu coś do mnie? Kościół, kurde. No. Własny statek, który do nas gada. Mamy własny Warframe. Warframe, jak widzicie, no to jest Warframe. Czyli po prostu taka, coś w rodzaju, powiedzmy, zbroi bojowej. Cóż. Mam skromną nadzieję, że ci Tino to nie są tylko po prostu goście złożeni tylko z Warframe'a, bo tak jak patrzę na jego twarz, to tak zastanawiam się, jakbyśmy mieli wyrwać laski na kosmicznych dyskotekach. Ale no cóż, widocznie jemu laski niepotrzebne. Dobra, kurde. Trzeba by tu cisnąć dalej. W grę można grać solo, jak i w koopie. No, jak to zresztą w większości gier MMO. Jakby... sposób gry jest odrobinkę podobny jak w Paydayu. To znaczy, nasz zamek jest taką... Zresztą nie tylko jak w Paydayu, jak chociażby w rzeczonym już Mass Effect'cie. Żegnam. To znaczy, mamy zamek bazę, zamek, statek bazę oczywiście, na którym my się przezbrajamy, dobieramy towarzyszy i tak dalej, i tak dalej. Luz, nie ma sprawy, nie będę bronił. To ginżesz, dobra. No i pojeździmy sobie na podobne na misje, które po prostu jakoś tam się łączą w wątek fabularny, albo się nie łączą, tylko dają zarobić, to już zależy od oczywiście konkretnej misji. Jaki konflikt? Dobra, czasem trzeba się przesiąść na pistolet, mimo tego, że jest się kosmicznym ninja. Kurde, ciebie. Będzie wpierdol. A myślisz, że kurde, co ja robię? Już, nie ma. Dobra. Neutralizowanie. No headshota dostałeś, mógłbyś zdechnąć. Dziękuję. O, tam jest. Ach, jeszcze nie ma. Zaraz zdechnę. Nie bez takich. Au. Zgon. Tu jest zgon. Tak bardzo zgon. Eliminate the Grenier to regain control of the tower. To co mnie martwi, to że jeszcze nie mam tej regeneracji zdrowia. Ale coś miejmy nadzieję, że to coś sobie przejdzie. No. Także tego. Wiesz tego łuka, bo... kurde. Tak nie trafić. Uff.
Oczywiście mamy tutaj levele. Levele wszystkiego. Od broni, przez pancerz, po umiejętności. Co jak najbardziej zawsze mi się podobało, bo lubię rozwijać postać, a nie dostawać już gotową. Ziomek, kurde. Goodbye. Co tam jeszcze? Skąd strzelasz? Dobra, 75% wybrania. Przecież nie pozwalam. O, dużo ich. Definitely. Oje, dobra, kolejne osiągnięcie, miło. Ej no. Yo, get the fuck out. Moja wieża. Headshot, bitch. They've locked me out. Tenno, you'll need to eliminate them before we can continue. Check him out. Tower online. Just. It's ready. Take the segment. Co mam wziąć? Jaki segment? Segment. Gdzie jest kurwa segment? Tu jest segment. Zbierz segment. Trzeba cholera wiedzieć, o jaki segment, to co chodzi. We have what we came for. Now get to extraction. Aha, bo tak, bo generalnie oczywiście obudziliśmy się, niewiele wiedząc, niewiele pamiętając i tak dalej. I to jest segment komunikacyjny z naszego Warframe'a. O, teraz ogarnąłem, jaki segment. Musimy oczywiście sobie poulepszać pancerz, wszystko, nie? Bo jak żeby inaczej. Ziom, kurde. Get the fuck out. Potem jest taki fajny skill, który pozwala na używanie jednocześnie w jednej dłoni tego miecza, w drugiej pistoletu, albo czegoś tego rodzaju. Co mi się bardzo podoba, mi się kojarzy, mam nadzieję, że kojarzy się takie anime, Sao, Sword Art Online. Wspaniała swoją drogą seria. Szczerze polecam, jeżeli lubicie fajne historie, które przy okazji wcale nie są głupie. Tak, to zdecydowanie Sao powinno się wam spodobać. Gdzie w drugiej serii przenoszą się do świata już nie Sword Art Online, tylko do Gangale Online, gdzie po prostu latamy sobie troszkę jak tutaj, z mieczem w jednej łapie i z pistoletem w drugiej. Tak tylko jako dygresję. Oho, panowie. To jest fajne, tutaj można pistoletem, jakim pistoletem można blokować bronią białą pociski. To jest fajne, to jest, mi się zawsze podobało, Geralt wymięka po prostu. Sorry Wiesiek, wiesz, że cię kocham, ale tutaj wymiękasz. Yeah. The communication segment will connect the ship with our Tenno operatives. You are not alone. Dobrze. In this fight, Tenno. Fajnie, takie karty możecie sobie wkładać w sloty, które nam zwiększają odpowiednie statystyki. No dobra. Miło.
Orbiter void cloak engaging. Welcome back, operator. Witaj, Ordis. The operator has recovered a segment. Install it now. Ordis patiently awaits its installation. Ten statek jest zajebisty, uwielbiam go po prostu. I must analyze what Vorz Ascaris is doing to your warframe. This technology is beyond the Grineer. It must be Corpus in origin. No to instalujemy sobie. Zobaczymy, co tam idzie. Systems engaging. I suppose this will do. Ordis is grateful. Orbis is grateful. The operator is now connected with other Tenno in the system. The operator may now contact black market scumbags. Contact arms dealers. Uwielbiam ten cholerny statek, po prostu jest genialny. Tenno, we need to make contact with a Corpus defector sympathetic to the Tenno cause. They will, of course, require compensation. Lotus, mogłabyś czasem zdjąć to zęba. You see what Ordis is referring to, operator? In this case, compensation will not be credits. It will be freedom. I've updated navigation. You will need to break him out of a Grineer gulag. Dobra. A te karty? Te karty, jakieś tam karty bym dostałem, mody, coś. Co ja mam z tym zrobić? Bo byłbym wdzięczny. Towarzysz sprzęt. O, nope, nie mam kasy. No nie, to się wybiera umiejętności, to nie o to chodzi. Wyglądzik to też akurat nie to. Tutaj sobie można wybierać różne rodzaje warframe'ów. Na początku mamy tych warframe'ów sztuk 3, to znaczy Excalibur, czyli właśnie facet z mieczem, który w jednej ręce polata z mieczem, a w drugiej... O, co to było? Co to było? Czekajcie. Aktualność. Aha, okej, to są aktualności. Mariana. No to jadzie. Ordis is half angry. I may require maintenance after all. O Jezus, kocham ten statek. Dobra, co chciałem powiedzieć. Excalibur to jest właśnie facet, który sobie polata z mieczem i z pistoletem. Mamy maga, który no, będzie tam sobie różnymi ogniem i takimi tam rzeczami sobie strzelał, mocą. Coś w rodzaju kleryka w Mass Effect'cie. I do tego jako... Ale epickie to było! Ej, I like it. The arms dealer is named Darbo. He's being held in a prison block on the other side of the factory complex. I trzeci, który nazywa się Volt, jak sama nazwa wskazuje, używa elektryczności. To takie było trudne do wymyślenia, no nie? Przesuwam się. Fuck, chyba nie o to chodziło. Darbo is out for himself, but he is sympathetic toward the Tenno. The Grineer must have found out. Zaraz wam pokażę przy jakiejś dogodnej okazji bardzo fajną umiejętność jeszcze mojego warframe'a w tej chwili, która wam pokaże, że Mirror's Edge to wcale nie był parkour. Bo prawdziwy parkour mamy dopiero w kosmosie. How many Grineer slaves died to build this place? Zbyt dużo. You're still in the clear. No detection from enemy sensors. To dobrze, dlatego mam łuk. Żeby dalej pozostać na wyzwie. Dobra, to nic. Wykrzyk. Monitorek. Pójdę z monitorkiem. O tak. Klasyka gatunku, czyli zapierdalanie po rurach. What?
nadzieję faceciku, że nie masz żadnego, żeby to trwało. Mogłem się trochę bardziej pośpieszyć, ale cóż. Nie wyszło. Tak mi przykro. Nope, nie mogę czasu strzelać. Ohoho, ale kraja dzieciaków, dobrze. Więcej kosy. No, znowu ktoś się do mnie wybija. Ale jakoś mnie to w tej chwili nie interesuje. Myślimy dalej. Jak miło tak cię zabić na raz. Ale sterujący. Który steruje nie wiadomo czym, bo nie mógł go użyć. Life. Nie ma tak. O, nie, to jest blokowany, a rozgłos. Dobra. Rozbłysk ogłusza wrogów na chwilkę, czyli daje im po prostu możliwość swobodnego ich eliminowania po kawałeczku. To mnie bardzo cieszy. Idziom, kurde. Nie uciekaj tak bardzo. Nie, bądź wkurzem. Dziękuję. Spawamy dalej. Chodźcie, jedziemy po zioło. Jedziemy po zioło. Czyli tu. Zgon. Kościół, czyżby cię główka bolała? Jak mi przykro. Ej, no ty miałeś być zabity na raz. No. A tak to byłeś na pięć. Trudno. Kredyciaki. Szczelbusia by się przydała, skoro mam do niej amunicję. Ale tym się zajmiemy zaraz. Gościu, jaki ty jesteś brzydki. Tak, tak, wiem, mówisz to czwarty raz. Headshot. Co to they spotted you. Get ready for a fight. O tak, że. Don't let Vor distract you. Wewnętrzne. Focus on the mission. It's our only hope of figuring out this link with him. Ja lubię stadzić mi kaczkę. No to jest niesamowite. Ten człowiek, który wymyślił headshoty, jest naprawdę genialny. Zobaczcie, w każdej grze. O! Bardzo fajny sposób połamania zabezpieczeń. Bardzo mi się podoba taki. O. Darvo was out for himself, but he's sympathetic toward the Tenno. The Grineer must have found out. Alarms reset. They do not suspect the thing. Tak, wcale, a ten tak sobie czeka na mnie, dlatego żeby co, żeby sobie postać. Gdzie jest? Żegnam. Dobra. Tu, gdzie tu do przodu lecimy. Tu. Dobra. Bez takich zaborów. Uwaga. Jeszcze się tutaj nie interesowałem craftingiem. Wiem, że istnieje i jak najbardziej będę się nim mógł zajmować. Nawet wnioskując nawet po tym, co mi mówiła Lotus, czyli ta nasza operatorka, jest jak najbardziej wskazane, ale tu się dopiero dowiemy co i jak w tym za chwilę, prawdopodobnie po zdobyciu odpowiedniego modułu do naszego statku. W tej chwili w każdym razie nie wiem nic,
ale dowiemy się w trakcie. Zbliżają się Marines. To znaczy, że musi cieszyć, czy płakać. Chyba płakać jak zawsze. Cóż, life is brutal. Bardzo fajna tutaj mapka pokazuje nam drogę. Takie zdechów jest. No wiesz co, wyżyć strzałę jak mogłeś. Dobra, tu ich mamy. To tam jeszcze jakiś był? Nie tam. Nie? Gdzie on się podział? Dobra, nieważne. Gram ammo. I kamowa. A, byłeś. Widziałem. Tam, energia jest. Tu idziemy. Bardzo fajnie ta mapka pokazuje drogę. Zobaczcie, że ludzki czas po malutkim kawałeczku przesuwa się ten nasz punkt, jakby, do którego mamy dotrzeć po mapie. I to nam bardzo ładnie pozwala. Oho, tarcza mi się skończyła. To bardzo ładnie pozwala korygować tor, jakby naszą drogę po prostu po tym miejscu, gdzie jesteśmy. A z tego co wiem, akurat jesteśmy w tym momencie na, słuchajcie, ziemi. Co jest nietypowe na tego typu grach. No to o, natomiast co, dlaczego ta gra mi się tak bardzo silnie kojarzy z Mass Effectem? No bo zobaczcie na nich. Czy oni wam nie przypominają Krogan? Wielkie, barczyste szmaty, które w dodatku są powolne i głupie. No idealnie Kroganie. Auć. Ale żeś poleciał, staruszku. Kurde. Painkiller by się nie poskupił. Tak. To lubię. Kołkownica. Ja bitches. If you can avoid detection by the warden, it may be easier to get Darla out. Bypass the security so we can enter. Fuck. Ach, dobrze. Czemu mam takie delikatne wrażenie, że ten strażnik jednak mnie nie zauważy? Darbo is out for himself. But he is sympathetic toward the Tenno. The Grineer must have found out. O, jaki skok, dobrze. Czyli tutaj rozumiem, musimy uważać i być cichutko. Ludzi da się zrobić. Albo przynajmniej się postarać. Skradamy się, skradamy. Kogo tu nie ma? Jeszcze. Ale już nie było. Odpuść sobie. To co słyszę? To co słyszę, to jest alarm. A ja nie lubię alarm. Kiedy mam się skradać? Proszę. Ale że to już? I nic się nie stało? Tak? Nic? Nic. Szkoda. Dobra. Tu mamy drzwi. Właściwie wrota, gate wielkie. Tu widzę jakiś znacznik, nie wiem o co chodzi, ale niech będzie. Raz i dwa. Pięknie. Search these cells for Darbo. He has to be here somewhere. Raz. Shit.
No nie, wygląda, że ta sala jest pusta. Sorry. No. Cześć, ziom. Remember, your success here depends on getting Darvo out of there alive. The Lotus must be desperate to send you fetching greedy fools from the corpus. Kosiu, też jesteś desperowany, przynajmniej tak wyglądasz. No dobra, chodź Darvo, lecimy. Tam na środek. Jak to zrobić po cichu i spokojnie? No na pewno nie tędy. Dobra, gościu, chodź tu. Zaraz. To, czy to jest karta? Nie, to nie jest karta. Rubel. Gdzie? Dobra. Jezus Maria! Nie było całkiem to, co chciałem zrobić. Żegnam. Żyjesz? Dobra. Żyjesz. To trzeba hakować. Override complete. Move on. Gościu, trzymasz miecza i się chowasz. Głupi jesteś. Cóż. Taka prawda, no ziom. Co ja ci na to poradzę? Co jest? Co się dzieje? The Ascaris is letting Bor control your shield. We must figure out how to remove it. Avoid taking damage while I try and block him. Heads up, a Grenier assault team is headed your way. O, super. Marzyłem o oddziale szturmowym. W moim kierunku, kiedy nie mam tarcz. Marzyłem o tym. Chodź tu. Tam? Chociaż nie mam pojęcia co... Alarm successfully hacked. The location is returning to normal security levels. To jest zawsze co? Ach, wiedziałem, beczka zawsze musi wybuchnąć. Głupia pała. Dobra, dwa zgony. Tutaj wiele pytań nie mamy. Coś tu jest, to jest końcówka. Na szczęście tego etapu. Bardzo potrzebuję lepszej broni, bo ten łuk jest fajny, bo zabija tak naprawdę większość na jednego strzała, ale ma zdecydowanie zbyt mało szybko strzelać. Tak jest!
The captive has been secured. You've done your part, Tenno. We'll take it from here. Nice that this is nibbling. Wyciszona niewidzialność. Fajnie, że nie musi używać niewidzialności, nie? Fajnie, fajnie. Podoba mi się ta gra, naprawdę. Mówię. I see the operator can enable the mod segment now. Modul, modul. Yeah. Modus will be delighted to show you how to upgrade your arsenal. May I recommend fire? Zastanowię się nad tym. Uwierz mi. No, Orbis. Operator, I've linked the mod segment to your arsenal now. No need to thank me. Upgrade your warframe now. Go to the arsenal to see the weapon upgrade options you have. Nice. Ordis patiently awaits compliance in using the new arsenal features. It is for the operator's own good. No dobra. Zobaczmy, o co chodzi. Lepszenie. An excellent find, operator. There are hundreds of these mods to locate. If my calculations are correct, there are exactly a lot of possibilities. Też lubię takie dokładne obliczenia, stare, naprawdę. Dobra. Dobrze. I tutaj mamy... Czy tu też mogę coś wsadzić? Nie mogę. No dobra, wygląda, że już. Aur. No dobra, to będę miał większe tarcze. Okej. Thanks for helping me out back there. I'm in your debt. And I often pay my debts. I recognize that device. It's a parasitic restraint. We corpus use something similar to keep our robotics in line. So, to settle my debt, I give you a very expensive blueprint. For free! Because I like you. And well, a lot of my customers don't live long with these adults chewing up the system. Here, use your foundry to build a countermeasure device from this blueprint. Good luck. Good luck. A czemu wygląda księżniczka Leia? Vorus Ascaris is burrowing into your warframe. I'm worried it will affect your mind. I can't lose you, Tenno. We must restore the ship's foundry immediately. Plus 10 obrażenia. Ale to nie będzie. A nearby ore extraction colony will have the foundry technology you need. I am certain they will share it with you. Its location has been added to your navigation console. Z 10, ale nie, tu nie mam miejsca niestety. Ale to nie ma. No dobra, to w tej chwili chyba byłoby na tyle, jeżeli chodzi o ulepszanie. I również na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Dziękuję wam za te dwie misje początkowe naszej przygody z Warframe. I cóż, mam nadzieję, że razem ze mną poczekacie na kolejny odcinek. Będziecie razem ze mną walczyć w życiu Green. Ordis thought the orbiter compartment was much larger than this. I słuchał tego zajebistego statku. Dobra. Dzięki, trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć.